No i jesień, szaro, buro, owoce, warzywa, wszystko co świeżutkie. Całe lato jest już za nami. Teraz czekamy na zimę. Teraz zmrozi ziemię, ale potem będzie znowu wiosna. Znowu kolejny owocny sezon. Tutaj w tle, może przejdę, to zobaczysz takie krzewy jeżyn. Tu jeszcze wydawały się niedawno, kilka miesięcy temu była masa owoców. a Teraz czeka wszystko na zimę. Być może warto na to spojrzeć metaforycznie. Być może też w naszych historiach zawodowych, w naszych organizacjach jest podobnie, że masz poczucie, że jest jesień, że to, co najlepsze już za tobą. No i co? Zamiast butwieć, zamiast gnić, może to wszystko trzeba zmrozić i rozpocząć kolejną wiosnę. Tak. Kilka razy już tak się zdarzyło, że zostawiałem jakąś pracę, jakieś przedsięwzięcie, rozpoczynałem coś nowego. Był ten okres wzrostu, był okres owoców. Potem poczucie, że, że jest stagnacja, że jest ta jesień. Pójdź dalej, zrobić coś następnego. I znowu, i znowu wiosna, znowu lato. Jesień, potem zima i kolejna, kolejna wiosna. Także jak masz takie poczucie, że to jest jesień tego, co robisz, to do przodu. Zamknąć to i zaczynać coś nowego.